Świetny selerowy gąszcz już się zrobił z sadzonek selerów. Bardzo dobrze wyszło to, że nie przerzedzałem ich, nie przerywałem i po prostu one selekcją naturalną tak same się spowodowały, że tylko niektóre z nich wyrosły, najmocniejsze pewnie. No i fajnie. I to mnie też nakłania do tego, żeby babcine sposoby w ogródku stosować, typu na przykład po 3 nasiona fasolki szparagowej w jednym miejscu wrzucać, a nie każde oddzielnie co 5 cm, co ja kiedyś sobie tak wykoncypowałem, że tak będzie lepiej. Pory, jeden rząd porów ostatni do wysadzenia już są ogromne. 30-40 cm mają wysokości, długości. O. Selerów naciowych, tak dla siebie akurat będzie wystarczająco. Fajne, duże już są takie konkretne do wysadzania te sadzonki. Na półce wyżej bardzo szybko wykiełkowały i szybko rosną. Tak, w pierwszym tutaj, na tym obszarze bliżej jarmuże. A dalej dynie i cukinie. Na górnej półce z konkretów to chyba tylko tam na końcu. Co to, kapusta czerwona była, zdaje się. Mam notatki w każdym razie, wszystko sobie notowałem, w których doniczkach co. Tu jakieś białe kapusty może. Niewiele, ale zawsze. Choć z 2-3 główki własne to coś. No i tutaj teraz na tym obszarze pustym. I co? Zostanie po porach i po selerach, które niedługo będę wysadzać, zamierzam wysadzić. No to kapusta pekińska, następny rzut wysiewów na sadzonki. Mam w planie. Po drodze skrzynka z nowymi osadnikami. Kolega Łukasz pszczelarz przywiózł porcję pszczół. Tam włożył takie pudełeczko z matką pszczelą, która jest na razie od nich odizolowana. I one się tam zapachami, smakami wymieniają, żeby nawzajem się polubić. No i dzisiaj wieczorem ma być przekładanie tych pszczół do ula na takie zaczątki ramek. Znaczy na ramki z zaczątkami plastrów. Tutaj przywiozłem wczoraj dość spory pień świerka, którego ostatnio ściąłem obok ogrodu warzywnego, bo już za bardzo zacieniał sam ogród. Natomiast ten świerk ma mi posłużyć za słup tu przy werandzie, na którym na górze chcę zamontować panele słoneczne, tak żeby można było je chociaż ręcznie codziennie od wschodu do zachodu słońca po kilka razy przestawić. No to przynajmniej 2 razy prądu wtedy będę miał z tych paneli słonecznych. No i użytek od samego rana. W ogrodzie warzywnym fajnie wszystko rośnie. No najważniejsze, że udaje się opanować ślimaki. Na tej grządce głównie mają być pory. Pory wysadzane z sadzonek jako malutkie sadzoneczki dużo, dużo wcześniej. No i one już tu w zasadzie wszystkie ładnie stoją i sobie rosną, odbiły. Są mniejsze od tych sadzonek dużo, no ale z kolei już są tu ukorzenione.
i między nimi z zeszłorocznych nasion, które same opadły do ziemi z rzodkiewki, to rzodkiewki były, rzodkiewki wydały nasiona. No i genialna sprawa, bo te rzodkiewki, w ogóle nic ich nie żre, bardzo ładnie rosną, mocne takie ciemnozielone liście, natomiast rzodkiewki, które z nasion tegorocznych sklepowych tam w ogródku siałem w tym roku, wszystkie są prawie zupełnie pojedzone, takie jasne liście, no zdziesiątkowane są. Krzaczek piołunu, zainstalowały się na nim mszyce, ale już zauważyłem, całkiem zauważalne są biedronki, więc może biedronki na te mszyce ruszą niedługo. Przygotowany do wysadzenia szczypiorek, bardzo gęsto zasiany, w rzędach tutaj na tym kawałeczku takim metr na metr mniej więcej, chcę go wzdłuż w kilku rzędach porozsadzać. To taka mięta sprzed 2 lat z nasion sklepowych, ona jakoś słaby aromat ma, jakąś inną miętę trzeba będzie załatwić, ale jest fajne. No i sałata, najbardziej konkretny ten plony wydaje już. W sumie to było na tych 2 kawałkach mniej więcej 100 główek sałaty. No i już teraz codziennie, regularnie od kilku dni po 20 liści przynajmniej, czyli tak jakby taką średnią główkę sałaty z tego mam. Wielka satysfakcja, no i już konkretne jedzenie. Kolejna grządka. Trochę sobie tutaj jarmużów rośnie pod ścianą. A przed nimi w rzędzie cebula siedmiolatka z nasion. Z miesiąc temu chyba wysiana. Bardzo fajnie, gęsto rośnie. Następne sałaty. Genialnie udaje się opanować ślimaki, w ogóle ich nie jedzą, ani nic innego. Kolejny piołun sprzed 2 lat, wielki krzak. Trochę go żrą mszyce, ale żyje. No i tymianki obok. Bardzo miły akcent. Kompostowniki, do których nawrzucałem zawartość pojemnika z dżdżownicami z zimy. Tu taka skarpa techniczna, żeby się grządki nie zawalały i żeby wykorzystać miejsce, o to zasiałem rzodkiewki. Rzodkiewki, tu jeszcze jakieś dyniowate będą, ale one jeszcze nie wzeszły. A ten gąszcz cały, to mam nadzieję, że to jest piołun. Tutaj powytrząsałem mnóstwo nasion piołunu z zeszłorocznych pędów, takich piołunu, na których pewnie było dużo nasion. Bardzo mocne rośliny bobu. Większość ładnie przetrwała. Tam kilkanaście w sumie na tym całym obszarze coś zeżarło, tak obgryzało tutaj łodyżki przy samej ziemi i cała roślina padała, ale to tylko niewiele z nich. A między nimi porozsadzane selery. No tutaj te selery mają takie jasne liście. Zastanawiam się, czy to bób na te selery tak wpływa, czy zimno im tu było, co ciekawe. W każdym razie, no tak, żeby miejsce wykorzystać, o tutaj selerów nawkładałem. No i marchew. Wielki sukces. No marchew po pietruszce to jest druga dla mnie trudna do wyhodowania. I bardzo fajnie rośnie. Też chyba jej nie będę przyrzedzał na zasadzie naturalnej selekcji. Te roślinki, no niech się naostrzy.
Czemu się nie chce naostrzyć? Te roślinki to już mają ze 3-4 cm. No i takie właściwe te marchwiowe liście. Kapitalne. No to w sumie tutaj na tych grządkach, jakby policzyć, to mam ze 30 metrów wzdłuż tej marchwi. Bardzo fajnie, jak na własne uprawy kompletnego dyletanta, amatora, ogrodnika. No i najtrudniejsze i trochę jest pietruszki. Pietruszka z zasiewów chyba z 2 miesiące temu. No i jest. Takie ile ona ma, no z 1,5 centymetra pewnie te rośliny mają. I rośnie. Rośnie pietruszka, powinna rosnąć dalej, przetrwać. Trochę jest tu ona przerzedzona, w sensie, że tak jakby powyjadane odcinki tych rzędów albo nie wzeszły, no to w tych miejscach podosiewałem. No w każdym razie tu z tej grządki, no to dobrych kilka metrów wzdłuż tej pietruszki powinno być. Tu żałosne, pożarte rzodkiewki z tegorocznych nasion sklepowych. A między marchwią wszędzie pory sadzę. Pory, żeby zabezpieczały marchew przed jakimiś tam nicieniami, nie wiem. No i też na wykorzystanie miejsca. Dość przyjemnie wyglądają buraki. Chciałoby się, żeby szybciej rosły, no ale w ogóle rosną. Są, o, niektóre mają pewnie z 5 cm. Wyraźnie burakowate buraki. To są takie buraki czerwone. A na następnej grządce mam buraki liściowe, czerwone i z tyłu zielone. No to zielone to bardzo bujnie rosną. Szczaw, trochę go coś tam przerzedziło, czy nie wyrósł, więc tutaj, o, już nowe, dosiane, żeby było, były całe rzędy szczawi. Nowe, dosiane wykiełkowały i rosną. A grządka, na której wcześniej coś się nie udało i całkowicie ją przerobiłem, zasiałem od nowa, no to już tutaj tradycyjnie w międzyrzędach rzodkiewki wykiełkowały. A inne rośliny też już zaczynają. Co to jest tutaj w tym pierwszym rzędzie? To nie pamiętam w tej chwili, mam zapisane. W każdym razie dość ładnie cały rząd wschodzi. No to tak ogólnie wygląda ten ogródek. Wyraźnie widać rzędy już zielonego. No a z tamtej strony sałata, jedna, druga. Wielka satysfakcja. I ostatnie działania, no to za wykopem przed ogrodem warzywnym. Tutaj, o, życie sobie bujnie kwitnie, wodne. No to przygotowuję spory obszar, tak po prostu. Ziemia narzucana i duże sadzonki, które mam nadzieję, że przed chwastami da się jakoś uchronić. No to tak w tym roku ten kawałek chcę uruchomić pod uprawy. Głównie dyniowate chyba, ale też tam selery, kapustne, sałaty. Takie raczej duże sadzonki, których jak chwasty będą wyrastały, no to nic nie zabije od razu. Skrzynka z sadzonkami sałaty do wysadzenia.